nas nie myśleli, że polityka zbliżenia z Rosją, szukająca oparcia stosunku z nią na wzajemnej życzliwości, była wywołana tylko potrzebami chwili. I dziś już należy do historii. Niejedno pokolenie przeminie, a ta sprawa ciągle będzie aktualna, żywotna, ciągle będzie miała pierwszorzędne znaczenie dla obu narodów. W 25 roku pisał to Dmowski, kiedy istniał Związek Radziecki, proszę Państwa. Nie pisał o jakiejś tam Rosji, której już nie było wtedy. I a propos Związku Radzieckiego, powiem Państwu, bo wspomniałem o wystąpieniu Dmowskiego, chciałem spiąć to wypowiedź na temat Rosji. Zacząłem od jego wystąpienia na forum Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, a skończę tym, co Dmowskiemu udało się zrobić w ostatnim dosłownie dzień, bo tak dokument nosi taką datę jego ministrowania na stanowisku ministra spraw zagranicznych 14 grudnia 1923 roku. To jest oficjalne uznanie przez Polskę z podpisem Dmowskiego istnienia i stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, jak jest napisane w tej nocie. Więc ci, co dorabiają sowieckość, to no, po prostu nie znają dokumentów. Można tak mówić, ale nie jest oficjalna nazwa i nie była to oficjalna nazwa przed wojną. Dzisiaj w wydawnictwach IPN oficjalnie jest Związek Sowiecki. Także i Związek ZRSR, tak? Dobrze mówię, to zastanawiałem się, pierwszy raz zobaczyłem Państwu, o co chodzi, no ale potem się domyśliłem, że właśnie jak już komuś sowieckość uderzyła do głowy, to już na całego. Proszę Państwa, powiem tak, Dmowski nie był jedyny, na zakończenie. Dmowski miał bardzo duże poparcie dla swojej polityki, przede wszystkim we własnym obozie, ale tutaj muszę podkreślić jedną rzecz bardzo ważną. Otóż poparcie to z biegiem czasu zaczęło ograniczać się do poparcia starszego pokolenia narodowców, tak zwanych starych, grupy profesorskiej, jak to nazwijmy, co miało potem bardzo istotny wyraz w czasie II wojny światowej i po niej. W zasadzie można powiedzieć, że nastąpił w czasie II wojny światowej, po pojawieniu się ostatniego prezesa przedwojennego Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bielskiego w Londynie, rozdział, którego nie dało się zakopać aż do śmierci samego Bieleckiego w 1982 roku, więc bardzo długo, 40 ponad lat był prezesem Stronnictwa Narodowego. I ludzie, których wspomniałem, Kozicki, Sejda, inni z grupy profesorskiej, Stanisław Rymach, Bogdan Winiarski, a także będący formalnie poza ruchem, strukturami Ruchu Narodowego, Stanisław Grabski, prezentowali cały czas ten punkt widzenia, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, stosunek do Niemiec, Rosji i tak dalej, do Ukrainy. Czernowski. Oni byli w tym konsekwentni do śmierci, nawet powojenne ich wystąpienia nieliczne, ale te, na które pozwolono w prasie, które się ukazały po roku 45, już w tej nowej Polsce, o tym świadczy. Takim ostatnim podsumowującym artykułem jest właśnie artykuł Grabskiego z 1947 roku, gdzie on przyznaje, on wspomina, że pokłócili się z Dmowskim, że Dmowski on uważa, że został ukrzywdzony, źle go potraktował, że pojawiły się plotki, że jest masonem, że to go bardzo uderzyło w niego, bardzo wierzącego katolika. Niemniej jednak to jest jedna sprawa, to jest niechęć, prawda, osobista, ale druga sprawa, cały akapit, kilka akapitów Grabskiego, który mówi, a jednak Dmowski miał rację, żeby odwrócić to wszystko. Kiedy zaczynał? W początkach XX wieku to było coś niewyobrażalnego, żeby zmienić myślenie Polaków o polityce międzynarodowej, przede wszystkim o Rosji, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu klęsk, powstań, czczenia klęsk, wierszy i tak dalej. I to Grabski podkreślał w swoich ostatnich wystąpieniach. Ja tylko jeszcze przypomnę, ponieważ w ostatnim zdaniu powiem na temat tego, co się z tą spuścizną stało, ale punktem wyjścia do tego będzie jedna z uchwał przyjętych przez Komitet Główny Stronnictwa Narodowego, proszę Państwa, 27 kwietnia 1939. To jest o tyle istotna data, że wówczas prezesem stronnictwa nie był jeszcze Tadeusz Bielecki, ale Kazimierz Kowalski. I zanim ten ideolog
nieszczęśliwy, ponieważ nie udało mu się zrealizować swojego niezwykłego temperamentu i ogromnej wiedzy w praktyce i pozostał postacią marginalną, de facto na arenie wielkiej polityki międzynarodowej, czyli Andrzeja Gettyna. I jaka to uchwała? Otóż bardzo krótka. Z całością obecnego naszego położenia politycznego, koniec kwietnia 1939 roku, ściśle wiąże się sprawa stosunków polsko-rosyjskich. Oparte na pakcie o nieagresji i umowach gospodarczych, winny one obecnie ulec dalszemu pogłębieniu. Tak mówił przedostatni zarząd stronnictwa, Komitet Główny Stronnictwa Narodowego w 1939 roku pod przewodnictwem Kazimierza Kowalskiego i de facto Jędrzeja Gettycha. I co zostało z tego, proszę Państwa, z tej spuścizny, z tej wielkiej myśli Dmowskiego i nazwijmy to klasycznej endecji? No cóż, mogą się Państwo zdziwić, sam jako narodowiec mówię słowa tak bardzo krytyczne, ale muszę to powiedzieć, że niestety Stronnictwo Narodowe pod przewodnictwem Tadeusza Bieleckiego, nie jest to wykład na ten temat, więc nie będziemy się tutaj zagłębiać, ale jest to moja diagnoza i wniosek. Sprowadziło swoją działalność, praktycznie rzecz biorąc, do formy takiej obrzędowej, uroczystości, rocznice, składanie kwiatów, przypominanie co roku, że Siedmowski urodził, umarł i wydanie kilku dosłownie pozycji, a jeżeli chodzi o obszerne książki, no to na palcach jednej ręki można, proszę Państwa, policzyć. To, gdzie myśl ta została przechowana, tylko bez możliwości taką, jaką miał Dmowski, wyjścia szerzej na arenę międzynarodową, to co wspominałem, to była osoba i środowisko związane z Jędrzejem Gettychem. No, niezwykle płodnym ideologiem, publicystą, dziennikarzem, historykiem, który wydał potężne, grube tomiszcza, nie tylko dlatego, że one są cenne, że były grube, ale przede wszystkim dlatego, że ich treść jest tak istotna i jest rzeczywistą kontynuacją tradycyjnej myśli Dmowskiego. Można mieć różne zastrzeżenia, bo różne rzeczy wyniknęły, prawda, po śmierci Gettycha. Gettych miał też pewne swoje, tak powiem, uniki, gdzie drążył temat może poza wszelką miarę. Niemniej jednak jego zasług nikt mu nie odbierze i muszą Państwo powiedzieć, że oprócz tego, że na początku działał sam, po tym jak został zmarginalizowany po 1945 roku w Wielkiej Brytanii w stronnictwie, działał sam, wydał Ruch Narodowy, 4 numery, ale w 1955 roku pojawia się znakomite czasopismo, proszę Państwa, opiniotwórcze, którego źródła leży czysta myśl nadecka. To jest czasopismo Horyzonty w Paryżu, wydawane przez Witolda Olszewskiego, którego to czasopismie redakcji właśnie był Olszewski, Gettych, Barański i niedawno zmarły wiekowy Stanisław Kozanecki. To było bardzo ważne środowisko, ale ono w tym obłędzie, nie bójmy się tego stwierdzić, panującym na emigracji, nie było się w stanie przebić. Nie było się w stanie przebić, niemniej jednak pozostało 180 numerów tego czasopisma, które są po prostu kopalnią wiedzy o endeckim spojrzeniu na świat zmieniający się w latach wydawania tego czasopisma, między 1955 a 1971 rokiem. I później Jędrzej Gettych, aż do końca swojego życia, wydający samodzielnie Opokę i rozmaite pozycje książkowe. Czy w naszej Polsce po 1989 roku coś z tego pozostało? Otóż ja muszę powiedzieć z bardzo, bardzo dużą przykrością, że pozostały chyba tylko takie środowiska, jak tutaj obecni. One jednak chyba się kurczą. Dużo jest takich, którzy chcieliby wykorzystywać szyldy, ale pod te szyldy podciągnąć zupełnie inne treści. I to jest na pewno bardzo zła droga, bo nie będzie służyła ani organizacji, ani innej. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że Państwo się nie nudzili. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o...
towarzyszące był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa Roman Dybowski. No i właśnie jak szanowny prelegent powiedział w ostatnim swojego ministrowiana, nawiązał stosunki dyplomatyczne między Rosjem Radzieckim a Polską. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tę osobę ambasadora, z którym prowadził rozmowę. To wiem, że to była postać to bardzo nieciekawa. On uczestniczył razem ze Swierdłowem w zamordowaniu cara Mikołaja II i jego rodziny. Następnie osobiście podkreślam, kwasem siarkowym niszczył zwłoki zamordowanych monarchów Cesarstwa Rosyjskiego. Roman mocno doskonale o tym wiedział. Doskonale wiedział o tym, co dzieje się w Rosji Sowieckiej, o zbrodniach żydokomuny, co tam dominuje. A mimo wszystko przemógł to w sobie i powiedział, że Polska z Rosją musi być zawsze w sojuszu, zawsze w życzliwości, ponieważ taka jest geopolityka. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo ona przypuszcza, bo to się tak mówi, gdyby ktoś, że to mówił, to raczej nie lubię takich, ale jednak zaryzykuję to i powiem, że gdyby był dzisiaj i widział osobę Włodzimierza Władimirowicza Putina, myślę, że byłby zachwycony tą osobą, biorąc pod uwagę tamtych łotrów, z którymi miał do czynienia. I tutaj chcę zwrócić uwagę na ten absurd, obawę absurdu, której obecnie znajdujemy się w Polsce. To ta choroba na rusofobię, no to obłęd, no, począwszy od Gazety Polskiej, aż po Nasz Dziennik, od Radia Maria, no dosłownie wszystkie media związane z wyborczą ostatnio, ta sekta doniecka, o której szanowny nasz powiedziałem, właśnie, że ostatnio nikt nie ogłosił a priori, że to Putin strącił samolot, chociaż wszystkie fakty wskazują na to, że to jest robota banderowców na 99% w tej chwili. Także tutaj chciałem zwrócić uwagę na niezwykłą mądrość i roztropność i konsekwencje myśli Romana Dmowskiego w myśleniu o roli o stosunkach polsko-rosyjskich. I zawsze jakoś tutaj musimy, tutaj nasza rola.